W razie opóźnienia lotu przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom napojów oraz posiłków. I to w zależności od tego, w jakich godzinach jest to opóźnienie i jak długo ono trwa. Przy długich opóźnieniach przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom noclegu w hotelu, opłaca ten nocleg, opłaca i organizuje również transport do hotelu. Jeżeli lot jest odwołany, to jeżeli przewoźnik proponuje nam lot o innej godzinie, w innym terminie, bądź inne połączenie, jakieś z przesiadką, no to już jest nasza decyzja, czy taki lot przyjmiemy, czy nie. Jeżeli nie chcemy się na niego zgodzić, przysługuje nam zwrot poniesionych kosztów na bilet. Gdy odbieramy bagaż i jest on uszkodzony, tak naprawdę powinniśmy od razu to zgłosić linii lotniczej. Mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie tego bagażu. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli nie zrobimy tego od razu, to mamy na takie zgłoszenie 7 dni. Natomiast w sytuacji, kiedy tego bagażu w ogóle nie ma, czyli został zagubiony, też radziłabym od razu to zgłaszać na miejscu linią lotniczym. Natomiast pamiętajmy, żeby to zagubienie bagażu zgłosić najpóźniej w ciągu 21 dni od jego zaginięcia.